Witam was i na wasze zdrowie. Dzisiaj kolejny bardzo, bardzo właśnie temat. Zachowanie i jedzenie. Tak jest, witam was. Jak wiele razy już was mówiliśmy, jest takie małe coś, co jednak sprawia, że też jest tutaj wpływ na nasze zachowanie. Kiedy na przykład zapytam Was, czy to, co jecie, wywiera jakiś wpływ na Wasze zdrowie, wielu z Was powie tak. Ale kiedy Was zapytam, czy to, co jecie, wpływa też na Wasze zachowanie, już tutaj są zdania podzielone. Jednak tym razem dokopaliśmy się do badań, które potwierdzają to, że jednak jest tutaj wielka zależność. Jak my się zachowujemy po zjedzeniu różnych rzeczy. Jako przykład jest tutaj moja żona, która po prostu po zjedzeniu węglowodanów, nawet i własnych owoców, tutaj z ogródka, miała problemy ze swoim zachowaniem. Maksymalnie dwa małe maliny od naszych ogród. I już był wpływ na jej zachowanie. I tutaj niestety jednak potwierdziło się to, co mówimy cały czas. To, tym razem też coś takiego ma tutaj miejsce, a mianowicie pani profesor Sojung Park i doktor Ap Zaalberg. Doktor, doktor Ab Zaalberg to jest Holender i profesor Sojung Park ona robi praca w Charité w Berlinie i ona również jak on, obydwa są bardzo doskonale ludzie, które mówią te rzeczy, które my najpierw. Już mówiliśmy wcześniej, tak. No i co wyszło w tym? Ta pani, może zacznijmy od tej pani, ta pani zrobiła tam takie bardzo fajne badanie. Mianowicie wzięła 70 osób, 78 osób, i po prostu podzieliła ich tam na grupy. Jedna grupa dostawała tam na śniadanie węglowodany, a druga grupa dostawała więcej białka dużo więcej białka niż węglowodanów na śniadanie. I teraz robiła taki test. Wzięła ich tam wszystkich razem do takiej pewnej gry. I ta gra była nieuczciwa, ponieważ jak ktoś tam dawał, było 10 monet. I miały one być niby na pół podzielone, ale nie były na pół podzielone, tylko jeden dostawał dwie monety, a drugi miał osiem monet. Co zauważono? Zauważono, że te osoby, które miały białko na śniadanie, reagowały tolerancyjnie, spokojnie. Przyjmowały to pomimo tego, że tamtego, ale nie były konfliktowe. Natomiast te osoby, które miały teraz węglowodany na śniadanie, wszystkie praktycznie jak jeden mąż, nie tolerowali tego i po prostu odrzucali to, i bardzo irytująco reagowali na to. Co było widać, że tutaj bardziej szybkie podenerwowanie występowało u tych ludzi. Teraz zastanawiała się ta pani, dlaczego tak się dzieje. Więc po prostu zrobiła badania krwi. I co te badania kwi nam pokazały? Te badania kwi nam pokazały, że osoby, które spożywały śniadanie z węglowodanami, miały za mało tyrozyny we krwi. Czym jest tyrozyna? Tyrozyna to jest budulec dopaminy, hormonu szczęścia w naszym organizmie. Spożywając węglowodany, masz za mało tyrozyny we krwi, przez co wytworzyć mniej hormonów szczęścia i będziesz bardziej wkurzony i napompowany. I po prostu każda jedna mała rzecz, która tam już się zdarzy, po prostu sprawi, że ty możesz już w pewnym momencie no po prostu od, otworzyć paszczę, o tak to powiem. I po prostu być hamski dla kogoś innego. E co ciekawe teraz, my na własnych doświadczeniach już dawno, dawno temu robiliśmy taki film Agresywni Weganie. I tu w tym filmie mówiliśmy o tym, że to, co my zauważyliśmy, i miałem kontakt też y, z kimś tam, nie będę mówić z jakiego kanału, w każdym razie z Niemiec. I on też ma taki kanał, on, on jest 100% weganinem. I co on mi powiedział? On mi powiedział praktycznie to samo, co ja, co ja mówiłem tu w tym filmie. Mówi, wiesz co, mam różne komentarze. Mówi, ale najbardziej agresywne komentarze i najbardziej atakujące mnie, pomimo, że jestem weganinem on jest 100% weganinem, mówi, atakują mnie weganie. Mówi ci, co tam jedzą mięso, mówi ci Flash Fresher, mówi ci mięsożercy, mówi, oni są jacyś spokojni. Mówi, ale czemu mnie, pomimo że ja jestem weganinem, atakują mnie weganie. I my to samo wtedy zaobserwowaliśmy, bo to był jeszcze ten czas, gdzie ja też byłem na 100% wege, no, Prawie 100%, bo ja tam miałem jakiś miód i tam tłuszcze zwierzęce, to wam mówiłem, że zawsze to było, te i tak dalej. Ale to wtedy zauważyłem, że też bardzo często właśnie. Wchodzili w takie niepotrzebne dyskusje, doczepiali się tam jakichś małych kawałków, szukali zawsze weganie. I to było dla mnie ciekawe. I to może się przełożyć na to, że oni właśnie mają bardzo duże ilości owoców w diecie. Bardzo dużo węglowodany. No to jest bardzo dużo węglowodany, tak. bo tam są też ryże, zboża, zależy, bo każdy ma tam inaczej tą dietę ułożoną, ale jednak jest dużo owoców, zawsze, na weganizmie. Mało kto jedzie na samej zieleninie, bo zawsze tam są jakieś owoce włączone. I to ja zauważył, on zauważył i w tych badaniach to zostało potwierdzone. Później, żeby tego było mało, właśnie doktor Abcel, czy profesor Abcel, sorry. E, doktor Abzelberg. Abzelberg, tak. Również to potwierdził, ponieważ on znowu zrobił w 2002 roku w Szwecji badania w więzieniu. I tam też podzielił to na grupy. I zauważył, że było dużo mniej przemocy, ludzie byli bardziej spokojni. Później te badania powtórzono jeszcze raz w 2000, 2014 roku, chyba. I to już na szeroką skalę je powtórzyli. Tam było ponad 200 uczestników w tych badaniach, i również stwierdzono, że oni są spokojniejsi. Było 35% jakichś tam mniejszych przestępstw i aż 50% mniej poważnych przestępstw na tym. Było mniej konfliktów między tymi więźniami i tak dalej, dalej. Jednak, no cóż, e, ukrócono mu fundusze i po prostu nie chciano dalej tego tematu drążyć i nie chciano dalej tego tematu badać. Co jest bardzo ciekawe. Stwierdzono, że dieta dla więźniów jest zbyt kosztowna, żeby ją tak prowadzić i lepiej ich dalej karmić węglowodanami. No cóż, moi drodzy, tak ważny temat, i ukraca się po prostu fundusze na badania w tym. Ponieważ nie chcą, żebyśmy tego wiedzieli. Ponieważ boją się, że jeżeli my będziemy wiedzieć, że te węglowodany mają wpływ też na naszą psychikę, na nasze decyzje, które podejmujemy, to może im się to nie spodobać. Ponieważ możemy zacząć drążyć temat dalej. Więc lepiej to po prostu uciąć w zarodku i schować te badania. Jednak ta pani doktor jeszcze dalej badał. Nadal działa jeszcze w tym temacie. Jej jeszcze całkowicie nie ukrócono, ale no, jednak ma tam też swoje problemy, żeby to wdrożyć. I te badania doktora Abcelberga. Pump ja język się Można znaleźć na PubMed. Dokładnie, tam gdzie jest Pub i w Med się to robi. <laughs> <laughs> ale.

Arabski, egipski e, język, i oni wiedzą e, imię po arabski, egipski, to amerykańskie również, w Turcji też. Ahmed, tam jest imię facetów. Tak jest. No, taki żarcik na marginesie, ale temat jak najbardziej poważny, ponieważ pokazuje to, co cały czas my mówiliśmy. I ważne było to, że było nawet zastosowane tych badaniach placebo w tych więziennych nie tylko i wyłącznie tak, ale była też i grupa placebo. To też pokazało, że jednak jest tutaj wielka zależność na te zachowania z tym, co jemy. Także moi drodzy, no cóż, ciekawy temat. A tak na marginesie bardzo ciekawe jest to ze wszystkich stron. Z różnych rządów, z różnych grup, i tak dalej, jest promowany weganizm. Na siłę chce się właśnie usunąć mięso. A ja zawsze robię tak, że jak ktoś mi coś stamtąd mówi, to ja zawsze robię na odwrót i zawsze bardzo dobrze na tym wychodzę. I obawiam się, że jednak sami pokazują Wam drogę, która jest dobra, i na siłę chcą Was odwieźć od tej drogi. Oczywiście niby. Mięso niedobre, bo klimat. <laughs> ja nie chcę tutaj już dalej głębić tematu, ale kto ma otwarty umysł, ten wie, że jak coś jest na siłę wdrążane, to leży tam jakiś cel w tym, żeby to wdrążyć. I to mi zaczyna jak najbardziej tutaj śmierdzieć bardzo mocno śmierdzieć że wdrąża się na siłę weganizm. I daarbij zijn waszkneiper te weinig om onze i <laughs> tu nawet klamerki nie pomogą, żeby zatkać nos przed tym smrodem. Także pomyślcie o tym, bo tu coś nie pasuje. Mocno coś tu nie pasuje w tym całym obrazku. I kiedy idziemy z powrotem na wieku? jaki ludzie tam miał pieniądze, Nou, alleen Maar de aristocratie kon zich erop beperken. Maar de aristocratie Maar Maar de zogenaamde geciviliseerde wereld uit de andere landen werden meegevoerd. I też miał dostęp do cukrów, które były przywożone z jakichś tam innych krajów, ponieważ go było stać na to. moment we dus een kunnen zien in de um in the in the the I wtedy właśnie pogorszyło się ich zachowanie i figury i zaczęli być grubi, ponieważ zaczęli łączyć mięso i cukier razem. A biedny chłop zawsze był skazany na te najtańsze jedzenie, czyli zboża, ziemniaki, warzywa, ale, jakieś tam owoce, sałaty, i tego typu rzeczy. Ale ten najbiedniejszy ludzie w średnim też było bardzo dobre na króliki, ważante gołębie, bo od ten moment oni miał. Mięso na jedzenie. Polowali po prostu na co się dało. Tak. Żeby jakoś tam przetrwać. I tam było raz w tygodniu, na przykład, mieli jakieś mięso, jak im się udało coś Ale upolować. Kiedy było zimne czasy, to nie było zboża. Bo ten arystokrat w średnim wieku też przyjechał na ten ludzi. Na... No, nam były też zabierane różne rzeczy. I w zimnie ten nie. Ten najbiedniejszy ludzi, który u mnie króliki, koliki zające, jeleny itd., tak tak oni byli więcej razy zdrowsi niż ten arystokraty? Tak, oni mogli sobie pozwolić w tym momencie na jakieś cukry i itd., tak żeby mhm. sobie kupować jakieś tam słodycze i nie wiadomo co jeszcze. I tylko po prostu jedli też mało i często puścili. To też jest ważne. Nie tylko cały czas jeść, ale też zrobić post. Tak. Ale jednak tutaj w tym temacie można się zagłębić, jak kogoś to interesuje. Macie też naszą książkę, jeżeli chodzi o karniwora, dieta mięsna. W opisie tego filmu można ją pobrać. Będzie nam miło, jak się też odwdzięczycie za tę książkę, ponieważ na tych książkach opierał się, opierała się cała baza finansowa tego kanału. A ja wam je dałem tak do wzięcia, i od tego czasu, jak je wam dałem, tak tak pogrążam się coraz bardziej w problemy, żeby ten kanał utrzymać. No cóż, jest jak jest. Kiedy wy znajecie mnie, i ja mówię tylko od mojej jako żywej istotka, wy wiecie, co ja mówię? Środkowy ten linie, nie. Czytaj między wierszami, o. przetłumaczę, co, mm -hmm. ich, co chcę powiedzieć. Używaj wasze mózg. A bo badio. tak. I wiecie, co ja nie mówię, ale co ja chcę. Bardzo, bardzo mocno mówię do was, ale ten, który mają otwarte myślenie, mm -hmm. idę na ulicę bez ten Oczy na klapę. We wiecie doskonale. Co już nie mówiłam. Dokładnie. Nie wiesz nikomu, wszystkie wiadomości sprawdzaj samemu. To jest najważniejsze. Tak. Sprawdź to samemu. I zrób ten badanie, gdzie już było mówione przez nas, na wasze ciała. I ja wiem, jest.

ze ine-leugen. Je push je jack, waarom doe no. je van? Ten curre so na carnivo. On je weet je, bar zo snel, welke problemen, gezondheid, nocht, ine-leugen, zoals omnivore, mayo. En ook eens, luci curre, mayo, toffee. Ten outside, vet inside. Nou, zo. Jest jeden mały, bardzo poważny efekt uboczny karniwora. Bardzo poważny efekt uboczny, który wiele ludzi ma, to jest to, że znikają im wszystkie choroby. I to jest bardzo poważny efekt uboczny dla całego świata rządzącego. Ponieważ zdrowy człowiek nie jest dobrym człowiekiem dla nich, ponieważ nie zarobią na nim. I zdrowy człowiek ma więcej czasu, żeby szukać wokół siebie prawdy. I to może im nie spasować dlatego wdrąża się na siłę weganizm. Dobra, tyle na dziś, trzymajcie się. Hej. Pa! Dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się.